Najbardziej obiecujący token pod przyszłą hossę. Co myślę o strategii wyszukiwania następnego memcoina typu PP oraz czy CBDC jest to gwóźdź do trumny, czy może zbawienie dla rynku kryptowalut? To tylko jedne z wielu pytań, które zadaliście w najnowszym Q&A, więc jeżeli rozumiem, że nie są to porady inwestycyjne, łapa w górę. I lecimy z tematem. Jak myślisz, czy w obecnej HOS-ie możemy nie mieć altcoin Season? Osobiście uważam to za bardzo mało prawdopodobne. Dlaczego? Ponieważ nawet w beście możemy zauważyć takie mikrocykle, gdzie kapitał przepływa od bitcoina właśnie poprzez większe market capy, idąc do mikrokapów. To też uważam, że podczas hossy altcoiny dopiero wtedy pokażą pełen wachlarz swoich możliwości. Dlatego właśnie. Ja osobiście zamierzam po tym, jak Bitcoin na dobre przebije poziom 30-31 tysięcy dolarów, zamierzam zwiększać swoją ekspozycję na altcoiny. Przez większość Bessy moje zakupy były to w zdecydowanej większości BTC, natomiast jako, że uważam, że altcoin się wydarzy, chcę także budować coraz większe pozycje właśnie na altach. Natomiast rozmawiając o prawdopodobieństwie pewnych scenariuszy, miejmy wciąż na uwadze, że na świecie są bezprecedensowe czasy, które mogą spowodować, że wejdziemy w recesję i wtedy, jeżeli krypto będą miały się dobrze, bitcoin wciąż będzie na rynku dominował. Dlatego ja osobiście nie zamierzam sprzedawać bitcoina za altcoinę, tylko ewentualnie dokładać do altów z nowego kapitału. Natomiast drugie zagrożenie, jakie wciąż wisi nad rynkiem kryptowalut, to że niektóre, no nie wszystkie, ale niektóre altcoiny mogą zostać uznane za papiery wartościowe. To będzie oznaczać, że z niektórych jurysdykcji będą musiały się wynieść i to będzie oznaczało, że niestety, ale wolumeny oraz wyceny na tych krypto pospadają, więc biorąc te rzeczy pod uwagę, musimy dostosować myślę poziom naszego ryzyka do naszych inwestycji. Przeczytałem standard Bitcoina, dzięki za polecenie, co następne by bardziej wdrożyć się w krypto. Następne myślę, że powinna być to praktyka. Koniec końców, inwestycje, myślę, możemy poniekąd porównać do sportu. Powiedzmy do piłki nożnej. I tak długo jakbyś uczył się o piłce nożnej, tak Szybko, jak nie wyjdziesz na boisko, tak nie nauczysz się po prostu w piłkę nożną grać z tekstu. Tak samo jest w przypadku inwestycji. Dlaczego? Ponieważ o tyle, o ile możemy poczytać o różnych strategiach, koniec końców każdy z nas jest naprawdę inny i okaże się finalnie, kto jest Leo Messi, czy też Cristiano Ronaldo, czy też Robertem Lewandowskim, a kto będzie grzał ławę w lidze czwartej. Więc koniec końców, jako że naj Bardziej istotnym czynnikiem w inwestycjach są emocje, musisz te emocje poznać, a nie poznasz ich, dopóki nie zaczniesz inwestować prawdziwymi pieniędzmi. Na szczęście, na rynku krypto, możesz to zrobić z małymi kwotami na początek. Jak wygląda sytuacja z Cake? Cake jest to token giełdy zdecentralizowanej Pancake Swap na Binance Smart Chain. To tak dla przypomnienia. Natomiast, co się dzieje z samym Cake'em? Ano to, że niedawno. Zaczęto odblokowywać pierwsze kejki, które zostały zastykowane na rok rok temu. Co oczywiście oznacza, że w krótkim terminie mamy zwiększoną podaż tego tokena na rynku i stąd oczywiście biorą się też spadki. Natomiast jeżeli chodzi o moje podejście do tego tokena, ponieważ mam go w swoim portfolio, co prawda mało pozycję, ale wciąż mam zastykowanego do lipca, ja sobie spokojnie. Czekam. Dlaczego? Ponieważ ja bazuję na danych rozwojowych, a te pokazują, że najprawdopodobniej PancakeSwap na Binance Smart Chain, czyli na jednej z najbardziej, najczęściej używanych sieci na rynku kryptowalut, liderem dex pozostanie. Więc myślę, że w długim terminie, przynajmniej do tej hossy, Cake jeszcze się wybroń. Czas. Pokażę. Co jeśli do wypłaty jest potrzebne potwierdzenie SMS, a ulegnę wypadkowi zginę? No pytanie dość trudne, ponieważ jeżeli chodzi o prawo spadkowe na rynku kryptowalut, one cały czas się tworzy. Natomiast myślę, że możemy założyć, że zadziała to bardzo podobnie. Z tym, jak wygląda dostęp do naszego konta bankowego. Większość giełd, na których, jeżeli trzymasz swoje kryptowaluty, co nie jest najlepszym pomysłem, jeżeli trzymasz tam swoje kryptowaluty, a te giełdy działają w pełnoprawnych jurysdykcjach, będą one musiały podlegać właśnie prawom spadkowym, które już dzisiaj są lub które na rynku powstaną. Więc prawdopodobnie twoja rodzina, tak szybko jak udowodni, że twoją rodziną jest i ten spadek potencjalnie im się należy, faktycznie te kryptowaluty zostaną im wypłacone. Natomiast, jako że odkąd istnieją kryptowaluty, mamy możliwość być jedynym pełnoprawnym właścicielem naszych krypto i tak długo jak mamy do nich klucze, mamy do nich dostęp. Moim zdaniem warto z tego skorzystać, warto trzymać swoje kryptowaluty na portfelu sprzętowym i nawet jeżeli nie daj Boże coś się wydarzy, można Najbardziej zaufanym osobom, oczywiście mówimy z najbliższego kręgu, czyli mówimy tutaj o żonie, mówimy tutaj nie wiem o bracie. Oczywiście każdy ma różne relacje z różnymi osobami, zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast, jeżeli komuś ufasz, kogoś kochasz, myślę, że jak najbardziej można informacjami na temat tego, gdzie takie klucze się znajdują, z tymi osobami podzielić, co zdecydowanie uprości sposób dostępu do Twoich kryptowalut, jeżeli coś faktycznie się. Wydarzy? 20 tysięcy na inwestycje w krypto DCA? Czy może inny pomysł w obecnej sytuacji rynku? Na początek dlaczego? Będę do tego typu pytań wracać bardzo często podczas QA. Ano dlatego, że po pierwsze, tych pytań jest bardzo dużo, a po drugie. Chciałbym Wam uświadomić, że zadając tego typu pytania i kiedy sami dla siebie szykujecie swoje inwestycje czy też strategie pod inwestycje, najpierw należy zadać sobie kilka bardzo ważnych pytań. Czy nie są to przypadkiem moje ostatnie oszczędności? Jaka jest moja tolerancja ryzyka? Czy mam już jakieś pozycje na rynku kryptowalut? Jaka jest średnia zakupu kryptowalut, jeżeli już takie faktycznie posiadam? Jakie są moje cele krótkoterminowe oraz długoterminowe, jeżeli chodzi o moje finanse? Czy zależy mi na tym, aby potencjalnie zarobić więcej w w krótkim czasie i tym samym zaryzykować mogę więcej, czy zależy mi, aby przechować wartość nabywczą pieniądza w czasie? Tych pytań jest dużo, dużo, dużo więcej, które powinniśmy sami dla siebie zadać, zanim taką strategię przyjmiemy. Ponieważ gdybym teraz odpowiedział, co ja bym zrobił z tymi 20 tysiącami, to odpowiedziałbym to tylko i wyłącznie na podstawie mojej obecnej sytuacji oraz na podstawie odpowiedzi na pytania, które przed chwilą właśnie zadałem. Więc nie da się odpowiedzieć na to w jeden konkretny sposób. Nie ma też tutaj złotego środka dla każdego, uniwersalnego sposobu na to, aby każdy tutaj mógł zainwestować najbardziej optymalnie, ponieważ każdy z nas ma zupełnie inną. Sytuacji. Sheetcoiny robią teraz niezłe wyniki, PPW, jak i TD. Czyżby zaraz miał być spadek w krótkim terminie? No, faktycznie dobre spostrzeżenie, ponieważ biorąc pod uwagę dane historyczne i zachowanie się kapitału na rynku kryptowalut, to zaczynaliśmy wzrosty właśnie od największych market capów, czyli Bitcoin, Ether, potem Medium-kapy i na końcu mikrokapy. A jako, że shitcoiny, memcoiny na początku, zanim wzrosły, były to zdecydowanie mikrokapy, może to oznaczać, że jesteśmy faktycznie w końcowej fazie takiego Cyklu. Natomiast jak będzie, zobaczymy, ponieważ chociażby na rynku Stanów Zjednoczonych kolejny bank upada, a to może oznaczać, że inwestorzy zdecydują, że jednak znów na rynek kryptowalut chcą większymi kwotami wchodzić. Dlatego tutaj raczej jest to tylko i wyłącznie spekulacja i moim zdaniem na obecną chwilę jest to po prostu 50-50. Natomiast co mnie martwi, no może nie martwi, ale zastanawia, jest to fakt, że tego typu pytania i skupianie się na shitcoinach, memcoinach, także miało już to miejsce wiele, wiele razy w przeszłości, i niestety wiele osób nie jest świadomych tego, że szukając kolejnego memcoina, shitcoina, których wychodzą dosłownie tysiące każdego jednego dnia, nie jesteście w stanie tak naprawdę zgadnąć, który to będzie. Jeżeli jest na rynku jakaś historia, która mówi o tym, że ktoś zainwestował kwotę X i z tego wyciągnął razy 100 w bardzo krótkim okresie czasu, bardzo prawdopodobne, że jest to podobnie jak trafić piątkę czy też szóstkę w Totolotka i moim zdaniem nie powinno to być naszą główną strategią. A powody są moim zdaniem przynajmniej dwa. Pierwszym powodem jest to, że możemy nadać się na tak zwanego pump and dumpa, który ma miejsce właśnie najczęściej na tego typu projektach. Dlaczego? Ponieważ jakaś większa grupa, jakiś większy influencer podłapuje jakiś temat, zaczyna dany temat pompować, oczywiście wcześniej dogadując się ze swoimi ziomkami Kupują danego Memcoin'a po bardzo niskich cenach i po prostu szukają płynności. I niestety, zastanów się zanim zainwestujesz następny raz w Memcoin'a, czy przypadkiem właśnie nie idziesz tymże tropem. Czyli usłyszałeś na jakiejś grupie, na jakimś kanale na YouTubie czy na Twitterze o tym właśnie Memcoinie i to jest głównym powodem Twojej inwestycji. Natomiast powodem numer dwa, dlaczego nie jest to dobry pomysł na swoją strategię, jest to, że skupiając się na tego typu projektach. Które jak już wiesz, jest mało prawdopodobne, że się wydarzy dla Ciebie, że trafisz akurat w, nie tylko w dobrego memcoina, ale też w dobry czas, jest to, że po prostu oprócz naszych pieniędzy. Inwestujemy także naszą energię oraz nasze skupienie, nasz fokus, a jeżeli skupiasz się na tego typu projektach, niestety nie widzisz projektów, nie widzisz tych okazji, które realnie w kolejnych 3, 4, 5, 10 latach, w zależności oczywiście, jakiej Ty masz perspektywy czasowe, mogą Tobie przynieść naprawdę zadowalające zwroty z inwestycji i przede wszystkim zrealizować swoje. Cel. Co myślisz, żeby sprzedać krypto na następnym ATH i trzymać Pax Gold do spadków? No, na początek bardzo optymistycznie, ponieważ oczywiście, że chciałbym na kolejnym ATH sprzedać, tylko nie wiemy, gdzie te finalne ATH się znajduje. Natomiast zakładając, że sprzedamy nasze kryptowaluty z sukcesem i z zyskiem, czy dobrym pomysłem jest, aby przechować Pax Gold? Moim zdaniem nie do końca. Dlaczego? Ponieważ Pax Gold jest to taki token, który jest odzwierciedleniem jednej uncji złota. jednak tą uncją złota nie jest i mamy tak naprawdę tutaj tylko i wyłącznie obietnice osób trzecich, firm trzecich, które mają zapewniać, że wartość Pax Golda będzie jeden do jednego właśnie z uncją złota, jednak gwarancji nie mamy. Moim zdaniem, inwestycja w Pax Golda powinna być potraktowana jako krótkoterminowa spekulacja na cenie złota, jeżeli uważa, że cena złota może zacząć się umacniać w krótkim terminie, faktycznie w Pax Golda można wejść, ponieważ płynność jest wystarczająca, żeby ewentualnie wyjść z rynku w dowolnej chwili. Natomiast jeżeli chcesz przechować wartość nabywczą swoich środków przez kilka lat, no tutaj raczej i zdecydujesz się, żeby było to złoto, raczej wolałbym, żeby było to jednak złoto fizyczne, ponieważ inwestując w złoto, z założenia inwestujemy w coś, do czego inni nie powinni mieć dostępu. Tak samo jest w przypadku Bitcoina i to właśnie jest jedna z cech, które je łączy. Witam, realizujesz zyski w hossie i odkupujesz w beście z portfela long term. No, z założenia moje portfolio jest podzielone na kilka różnych, mówiąc kolokwialnie, kupek. Na początek oczywiście jest portfolio long term, gdzie zdecydowaną większością jest bitcoin. I tutaj na oddzielnym ledgerze sobie ten bitcoin leży. Mam osobiście taką nadzieję, że przetrwam z tym bitcoinem aż do emerytury. Natomiast jest oczywiście część portfela tak zwana pod hosseł i w tym portfelu skupiam się na tym, aby realizować zyski, następnie dokładać, budować nie tylko kolejne projekty, które mogą przynieść jeszcze więcej zysków, ale także szczęście tych zysków dokładam do tego portfela, który ma leżeć na moją emeryturę. Jest szansa odłączenia od Binance Google Authenticator. Zagubiłem klucze. Pytanie, czy zagubiłeś klucze? W sensie zgubiłeś backup, czyli QR code, czy też kod, który jest potrzebny, aby ewentualnie taki backup przeprowadzić? Czy po prostu zgubiłeś ten backup, jednak w Twoim smartfonie wciąż dostęp do aplikacji Google Authenticator masz i możesz na Binance się zalogować? Jeżeli jest to ta druga opcja, bez problemu wejdź jak najszybciej na Binance'a, zaloguj się w ustawienia, w Security i tam po prostu zdejmij obecny Google Authenticator i ustaw nowy. Kiedy będziesz ustawiał nowy, zrób wszystko porządnie jak należy, czyli znów zrób backup QR-a, który się pokaże, i dopiero wtedy utwórz faktycznie połączenie między aplikacją a giełdą. Jeżeli jest on, natomiast ta pierwsza opcja, musisz skontaktować się jak najszybciej z suportem. Będzie to proces prawdopodobnie długotrwały, ponieważ będziesz musiał udowodnić, że Ty to Ty. Czy według Ciebie CBDC byłoby jakimś zagrożeniem dla krypto? Faktycznie jest bardzo dużo debat na rynku kryptowalut w sprawie tego, czy CBDC zagrozi krypto, czy też nie. Moim zdaniem ja raczej przyłączam się do obozu ludzi, którzy uważają, że CBDC sprawi, że będzie dużo większa świadomość tego, jak bardzo ważnym aktywem jest sam przynajmniej Bitcoin. I Bitcoin finalnie na CBDC skorzysta. Uważam, że CBDC pojawi się w ciągu kilku najbliższych lat i o tyle o ile dla altcoinów dla niektórych altcoinów może to być zagrożenie, tak dla Bitcoina CBDC będą benefitem, ponieważ ludzie wtedy dopiero zrozumieją dokładnie czym jest Bitcoin, dlaczego decentralizacja, ta prawdziwa decentralizacja jest tak bardzo istotna i dlaczego Bitcoina warto mieć, ponieważ kiedy doświadczymy CBDC, oj wielu zaboli. Jaki był początkowy wkład w krypto jak Zaczynałeś. Taki najbardziej pierwszy, było to 800 złotych, a dokładnie kupiłem szkolenie za 1600 złotych, gdzie 800 było to opłata za szkolenie, a drugie 800 był to kapitał na ruchy na giełdzie. I z perspektywy czasu uważam to za absolutną głupotę, jednak zdaję sobie sprawę, że kiedy jesteśmy zieloni na rynku krypto, wydaje nam się, że. Samo chociażby wejście, zarejestrowanie się na giełdzie, zrobienie pierwszych transakcji, jest to po prostu tak zwany rocket science. Jednak bardzo szybko okazuje się, że wcale to nie jest takie straszne, jak może się wydawać na początku. I faktycznie te 800 zł było, były to środki na moje pierwsze ruchy. Zrobiłem kilkadziesiąt bardzo szybko transakcji dzięki tej kwocie. Oczywiście wszystkiego tutaj nie przewaliłem. To jednak tak właśnie wyglądał mój początek, a właściwie kilka pierwszych dosłownie dni w krypto. Natomiast tak z ciekawości jestem mega, mega ciekaw, czy ktoś pamięta, o jakie dokładnie szkolenie chodzi, czyli szkolenie za 1600, gdzie 800 było to właśnie szkolenie, a 800 były to środki do wpłaty na giełdę i ruchy na tej giełdzie. Natomiast idąc dalej, bardzo szybko włożyłem kilka razy pięciocyfrowe kwoty i tak wyglądało, wyglądało pierwsze 3 do 6 miesięcy na rynku. Kryptowalut. Czy gdy będę czuł, że hossa tuż tuż, warto pożyczyć jakąś kasę, szansa jedna na milion, next Bull Run. No, myślę, że to jeżeli chodzi o czucie, to można czuć smutek, radość, szczęście, można czuć ból, ale czuć hossę, no nie wiem, w jaki sposób można to określić, że faktycznie czujesz jak nadchodzi Hossa. Raczej bym nazwał to uczuciem FOMO, z którym sam miałem wielokrotnie do czynienia, czyli Fear of Missing Out. Więc kiedy czujesz, że nadchodzi Hossa, prawdopodobnie będą to uczucia, które nie powinny motywować Ciebie do inwestycji. Kiedy inwestujemy powinniśmy do tego podejść na chłodno, a kiedy pojawiają się takie elementy chciwości, właśnie elementy FOMO, myślę, że nie tylko nawet nie powinniśmy inwestować, a co dopiero pożyczać na te inwestycje. Tak już zupełnie poważnie, myślę, że środki na inwestycje nigdy nie powinny pochodzić z kredytów, z pożyczek, raczej powinny pochodzić z naszych oszczędzonych pieniędzy, lub tych, które nam zostały po zrobieniu wszystkich wydatków. Szczerze rekomenduję, aby każdy zaczął budżetować. Swoje środki i monitorować swoje wydatki przynajmniej przez 3 miesiące. Całkiem fajne wyzwanie dla mnie sprawdziło się wyśmienicie. I wtedy, kiedy zrozumiesz, ile zarabiasz, na co idą twoje pieniądze, będziesz mógł zupełnie inaczej nimi dysponować. I kiedy zapłacisz rachunki, stworzysz poduszkę finansową, następnie faktycznie środki, które tobie zostają, mogą iść na inwestycje. Ponieważ pamiętaj, inwestycja z definicji jest to wyrzeczenie się Twoich. Pewnych środków, pieniędzy, które masz dziś na rzecz niepewnych korzyści w przyszłości. Czy z takim doświadczeniem wciąż popełniasz błędy w dziedzinie krypto? No, pisząc, z takim doświadczeniem, jest to sprawa dość subiektywna, oczywiście z twojej strony, ponieważ koniec końców, przez ostatnie 6 lat rynek krypto nauczył mnie tak wiele razy pokory, że tutaj bez problemu jestem gotów wciąż do błędów się przyznawać. Dlatego chociażby prowadzę m.in. eksperyment 500, gdzie dzielę się z Wami tym, jak wyglądają inwestycje w tymże portfolio, wyciągając wnioski na podstawie tych błędów, ponieważ moim zdaniem błędy są nieodzowne. Każdy je popełnia, natomiast dużo ważniejsze jest, czy wyciągamy z tych błędów wnioski i stajemy się coraz, coraz lepsi właśnie na podstawie błędów, które sami popełniamy. I wiedz, że wciąż mogą to być nawet dość banalne i głupie błędy. Jednym z takich przykładów jest to, że jakieś 2-3 tygodnie temu, tworząc portfel pod staking na jednej z krypto, które posiadam, spisując frazy SIT, pisałem małymi literami, a że moje pismo nadaje się Podchodzi pod pismo pierwszego lepszego lekarza rodzinnego. Źle jedno słowo przepisano, a przynajmniej kiedy starałem się je odczytać ponownie, po prostu była tam pewna literówka i zajęło mi bardzo dużo czasu, aby tę literówkę odkryć. Dlatego jak najbardziej takie błędy się nawet głupie, błahe zdarzają, a co dopiero o błędach podczas inwestycji w projekty, na które my w ogóle żadnego wpływu nie mamy. Natomiast zastanawiając się nad genezą tego, Pytania, skąd one się w ogóle bierze? Skąd takie przypuszczenia, że mogą na rynku kryptowalut być ludzie, którzy mogą być nieomylni? I tutaj myślę na podstawie książki, którą właśnie czytam, Michaela Batnika, na temat błędów inwestycyjnych największych kozaków, jeżeli chodzi właśnie o inwestycje. Ludzie mają gigantyczny problem z przyznawaniem się do błędów, zwłaszcza finansowych, ponieważ badania pokazują, że błędy finansowe bolą bardzo podobnie do bólu fizycznego i tym samym przyznawanie się nie tylko dla samego siebie, ale przyznawanie się publiczne do tych błędów po prostu nie leży w naturze ludzkiej i dlatego myślę, że na rynku właśnie zwłaszcza kryptowalut jest tak mało transparentności, jeżeli chodzi właśnie o nietrafione pozycje, ponieważ założy się, że kiedy śledzisz social media, raczej widzisz cały czas u wszystkich zysk. Więc jeżeli faktycznie tak jest i na social mediach widzisz ludzi, którzy w większości przypadków chwalą się Zyskami to nie dlatego, że są oni nieomylni, ale dlatego, że prawdopodobnie nie dzielą się z tobą tym, co im nie wychodzi. Co to jest staking, na czym polega i jak to się robi? No, tak naprawdę, w najprostszych słowach staking jest to sposób na to, aby z jednej strony zatwierdzać transakcje w danej sieci, a z drugiej strony jest to metoda na powstawanie, dodawanie nowych kryptowalut do ekosystemu. Proof of Stake Założenia wymaga od nas, abyśmy zamrozili nasze kryptowaluty. I tutaj przykładów Proof of Stake naprawdę jest bardzo dużo, chociażby właśnie pod uwagę Matic. I kiedy zamrażasz swojego Matika w ten sposób, sprawiasz, że sieć jest bezpieczniejsza, sieć może być nieco bardziej zdecentralizowana i jako nagrodę otrzymujesz dodatkowe matiki. Natomiast walidatorzy, czyli takie miejsca, gdzie składamy, gdzie delegujemy nasze kryptowaluty do Stakingu zajmują się potwierdzaniem transakcji. I jeżeli mamy powiedzmy tysiąc różnych walidatorów, oni, kiedy pojawia się nowa transakcja w sieci, wszyscy muszą dojść do porozumienia, tak zwanego konsensusu, że dana transakcja jest transakcją jak najbardziej legitną i środki z punktu A do punktu B mogą. Przejść. I za to, że z jednej strony zabezpieczają, z drugiej strony, właśnie, że zatwierdzają transakcje, otrzymują dodatkowe nagrody, i tym samym nowe krypto danego ekosystemu w sieci się pojawiają. Więc podsumowując, staking jest to po prostu mrożenie Twoich kryptowalut, aby uzyskać więcej sztuk danej kryptowaluty, w jaki sposób to się robi? Zachęcam, aby wejść na stronę stakingrewards.com. Tam możecie sprawdzić, które kryptowaluty można faktycznie stejkować i jakie oprocentowanie na danych kryptowalutach mamy. Następnie mamy krypto na naszym portfelu, wysyłamy je do walidatorów, a my jesteśmy delegatorami, czyli delegujemy nasze kryptowaluty tym, którzy mogą faktycznie transakcje zatwierdzać i oni dzielą się z nami zyskiem. Będzie zima na krypto, recesja. No, biorąc pod uwagę różne dane makroekonomiczne. Myślę, że wciąż istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że recesja jednak przed nami, co będzie oznaczać, że być może pojawi się 6-12 miesięcy dość chudych czasów. Nie mówię, że stawiam na to 100%, ale część mojego portfela, który jest w tym momencie w gotówce, faktycznie na to się przygotowuje. Biorąc pod uwagę dane bezrobocia, chociażby w Stanach Zjednoczonych, biorąc pod uwagę jak wysoko stoimy ze stopami procentowymi i jak długo, myślę, że jeszcze rynek wszystkiego prawidłowo nie wycenił. Jak będzie? Zobaczymy. Z jednej strony warto się skupiać na aktywach, które na podstawie danych rozwojowych wciąż są niedowartościowane, i na rynku krypto też takich projektów nie brakuje. Z drugiej jednak strony. Nie branie pod uwagę takiego scenariusza, że jeszcze jednak może być źle, moim zdaniem jest po prostu nieodpowiedzialne. Czy używanie metamaska zabezpieczonego Ledgerem jest tak samo bezpieczne jak Ledger Live? Moim zdaniem jak najbardziej tak. Tak długo Twoje kryptowaluty na Ledgerze są bezpieczne, jak długo Twoje... Seedy, które zostały wygenerowane podczas tworzenia Twojego portfela są zabezpieczone i leżą w bezpiecznym miejscu. Natomiast niezależnie jakiego interfejsu używamy, czy jest to MetaMask, czy jest to Ledger Live, jeżeli używamy tego do trzymania kryptowalut, najprawdopodobniej nie będzie miało to absolutnie żadnego znaczenia dla bezpieczeństwa naszych kryptowalut. Natomiast myślę, że kiedy używamy MetaMaska i zaczynamy angażować się naszymi kryptowalutami w różnych projektach, w różnych aplikacjach, aplikacjach ze świata zdecentralizowanych finansów tutaj mogą niestety ale wydarzyć się upy, ponieważ jeżeli podłączymy naszego metamaska nawet pod piętego ledgerem w jakiejś lewej aplikacji może się okazać że w tym smart kontrakcie godzimy się na coś co jednak może spowodować że nasze środki stracimy więc podsumowując myślę, że nie ma większej różnicy, właściwie żadnej różnicy pomiędzy używaniem Ledger Live a MetaMaska do tylko i wyłącznie wysyłania i przysyłania dla siebie kryptowalut. Natomiast jest gigantyczna różnica, jeżeli zaczynamy angażować się w zcentralizowane finanse i wtedy raczej rekomendowałbym, aby używać oddzielnego portfela, no tego typu zadań. Dokładnie w jaki sposób to funkcjonuje, nagrałem o tym materiał na moim kanale, czyli jak połączyć MetaMaska z Ledgerem i jest tam wiele, wiele takich właśnie ciekawostek wyjaśnionych. W jakich projektach upatrujesz następną Solan, albo Lunę. No na początek są to projekty z tak zwanej niszy L1, czyli Layer 1 Blockchain. I tutaj myślę, że przynajmniej w obecnej chosie raczej projekty, które będą miały się dużo lepiej, czyli będą notować bardzo duży przyrost nowych użytkowników, który będzie przypominał te wzrosty, jakie mieliśmy na Solanie, czy też właśnie na Lunie, będą to projekty jednak z niszy L2. I tutaj mamy takie projekty jak Matic, mamy Optimism, mamy Arbitrum oraz wiele, wiele, wiele Więcej. Dlatego, jeżeli miałbym szukać podobnej trajektorii cenowej, myślę, że właśnie wśród L ek one się znajdą. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi stricte o sam przykład Luny, myślę, że on nie jest do końca trafiony, ponieważ tutaj mieliśmy jedną wielką tak naprawdę bańkę spekulacyjną, jedną wielką obietnicę i wyceny na Lunie były w dużej mierze oparte o obietnicę wypłacania bardzo dużych. Odsetek. I tak długo, jak byli nowi użytkownicy, były tutaj wzrosty, a to z definicji przypomina projekty, w które nie powinniśmy inwestować i których przede wszystkim nawet nie powinniśmy poszukiwać. Co sądzisz o spadku Bitcoina do poziomu 20 tysięcy dolarów? No nie sądzę nic, ponieważ Bitcoin do 20 tysięcy dolarów jeszcze póki co nie spadł. Natomiast biorę jak najbardziej za prawdopodobne, że taki scenariusz może się wydarzyć. Raczej myślę, nie powinniśmy podchodzić do rynku kryptowalut na zasadzie czy myślę, że spadniemy do poziomu X i wtedy po prostu czekam do tej ceny? Raczej powinniśmy upatrywać dla siebie różne scenariusze, czyli wzrosty, bardzo długie trendy boczne, a nawet te najbardziej negatywne, ponieważ zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy mamy dużo bezprecedensowych wydarzeń, może się jednak okazać, że zdarzy się okres, w którym krypto spadną ponownie o 50-60%. Ja na przestrzeni ostatnich 6 lat doświadczyłem tego kilkukrotnie, kiedy dosłownie w jeden dzień widzisz minus 60 na swoim portfolio, czy też na pojedynczych projektach, ponieważ to dalej może się wydarzyć. Więc jeżeli bierzesz to za prawdopodobne, raczej powinniśmy odchodzić do tego praktycznie, czyli ewentualnie przygotować się na takie scenariusze. A u mnie przygotowaniem jest wciąż trzymanie gotówki. Czy Kusama i to dalej mają szansę na sukces. No, myślę, że jak najbardziej tak, ponieważ nisza w jakiej się znajdują jest bardzo przyszłościowa, a oni póki co cały czas są liderami. Właściwie chodzi tutaj o projekt Polkadot. Wejdźcie sobie na Subscan i tam możecie monitorować nie tylko dane rozwojowe samej Polkadot, ale także wszystkich parachainów. Teraz dlaczego? Ta akurat nisza jest tak bardzo Istotna. Wyobraźcie sobie, że w świecie internetu, której znamy dziś, mamy różne oprogramowania komputerowe, mamy różne systemy. I tutaj, na przykład, mamy Windowsa, mamy też Linuxa. I wyobraź sobie, że te dwa ekosystemy, te dwa software'y nie mogłyby ze sobą się w żaden sposób komunikować i nie można byłoby żadnych interesów biznesów robić pomiędzy nimi. Tak naprawdę bardzo byłoby to ograniczające i to jest właśnie jedno z wyzwań dzisiaj na rynku kryptowalut, które targetuje Polkadot, aby rozwiązać. A mówimy tutaj o tak zwanym interoperability, czyli o łączeniu Wszystkiego, co mamy dzisiaj w świecie kryptowalut, w świecie blockchainów, ponieważ wyobraź sobie, jeżeli mamy różne, na przykład metaversy, a są to tylko i wyłącznie pojedyncze aplikacje, różne metaversy na różnych łańcuchach, co się wydarzy w momencie, kiedy wszystkie one będą mogły się ze sobą komunikować? Oczywiście potencjalna wartość tejże sieci będzie rosła do kwadratu. Dlatego moim zdaniem, jak najbardziej projekty, które są zaangażowane w nisze interoperability, czyli skupiają się na tym, aby rozwiązać jeden z największych problemów, na rynku kryptowalut będą miały się dobrze. Pytanie, jak długo potrwa, zanim faktycznie wejdą rozwiązania, które to umożliwią na taką skalę i na takim poziomie, aby wszystko mogło faktycznie bardzo dobrze funkcjonować. Moim zdaniem przed nami wciąż jeszcze długie lata. Najbardziej obiecujący token, jeśli chodzi o ilość X do przyszłej HOSY, według Ciebie. No, zazwyczaj nie lubię robić tego typu prognoz, ponieważ uważam, że nie mają one zbyt dużego sensu. Na rynek wpływa tak wiele różnych czynników, że nie jesteśmy w stanie określić, który akurat projekt będzie miał się najlepiej. Najprawdopodobniej będzie to jakiś shitcoin lub jakiś memcoin. Jak ostatnio mogliśmy zauważyć, gdzie niektóre z tych właśnie memcoinów typu PP rosły po 300x w bardzo krótkim okresie czasu. Natomiast, tak realnie podchodząc do inwestycji, musimy patrzeć na fundamenty i u mnie myślę, że. Jeżeli mielibyśmy targetować jakąś niszę, będzie to nisza gamingowa, metaversowa, dlatego u mnie jest to token GALA. Z drugiej jednak strony, jako że zdaję sobie sprawę, jeżeli GALA nie podepnie się pod trendy lub ten trend nie będzie kontynuowany, przynajmniej w tej. Choć się zdaję sobie sprawę, że może radzić sobie dużo gorzej niż chociażby L2. Dlatego tutaj jest dość mała pozycja. Zaniosłem do urzędu PIT-38, tylko kupując krypto w 2022 roku. Pani była zdziwiona, dobrze zrobiłem? Na początek warto zaznaczyć, że co urząd skarbowy, tym różny jednak poziom wiedzy na temat rozliczania kryptowalut. Moim zdaniem, według obecnych przepisów, zrobiłeś bardzo dobrze, ponieważ niezależnie czy osiągamy przychód, czy też nie, należy zgłosić to, co kupowaliśmy. Jeżeli to zrobimy, wtedy za 2, 3, 4, 5 lat, kiedy będziemy realizować nasze potencjalne, oczywiście zyski, będziemy mogli uznać ten zakup jako koszt uzyskania przychodu i w ten sposób odliczyć to od. Podatku i zapłacić nieco podatek mniejszy. Natomiast istnieje też bardzo duże prawdopodobieństwo, że nawet jeżeli nie zgłosimy tego urzędowi skarbowemu na czas, to i tak, jeżeli mamy wszystkie dowody zakupu, prawdopodobnie urzędy skarbowe będą tak czy siak to akceptować. Jednak pewności nie ma i to, co zrobiłeś, jest jak najbardziej. Prawidłowe. Nowy na rynku kryptowalut? Łap tutaj materiał, gdzie dzielę się z Tobą tym, w jaki sposób ja bym wystartował, gdybym miał na rynku krypto startować od zera. Wielkie dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!